Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was dzisiaj w gierce, która nazywa się Hearthstone. Gra jest aktualnie w fazie beta. Jest to tak zwana karcianka od Blizzarda. Powiem wam, że na tą grę napalałem się już, spory kawałek czasu, muszę przyznać. A do tego wam powiem, że jeszcze mi klucz nie przyszedł. W zasadzie to gram na wspólnym koncie, które jest moje i Gadrina, dlatego też nazwaliśmy się Verdin, żeby po prostu zrobić to jakoś mniej więcej tak. Jeżeli byście nas chcieli tutaj dodać do znajomych, proszę was bardzo, tutaj macie Verdin i tutaj jeszcze macie ten tak zwany Battle.net ID. To wszystko w zasadzie, jeżeli chodzi o to. Myślę, że przejdziemy do pojedynku. Teraz opowiem wam nieco, o co chodzi. Najpierw powinniśmy wybrać talie. Tutaj mamy talie własne albo talie podstawowe. To znaczy, że daje nam jakieś losowe talie. Mamy do dyspozycji 9 bohaterów. Ja już odblokowałem 8. Jeszcze jest jakiś 9. I tu są różne. Jak widzicie, mam wojownika, szamana, łotra, druida, łowcę, czarnoksiężnika, maga i kapłana. Ja wam powiem, że jakoś bardzo mi do gustu przyszedł przypadł w zasadzie szaman. No i powiedzmy go, lubię. To poszukamy gierki i zobaczymy, co nam wyjdzie. Bo sam szczerze mówiąc jestem ciekaw. Znaczy powiem wam tak, gra epicka i wciąga jak mało która, naprawdę. Wciągająca jest strasznie. O, jak widzicie, tutaj jest ogromny spadek FPS-ów. Nie wiem, występuje u mnie tutaj, na Macintoshu jest dokładnie to samo. Więc to jest widocznie jakaś taka przypadłość, pewnie dlatego to jest jeszcze beta. Jaina Proudmoor! Jaina! Prosisz się o lanie. Opowiadasz. Zgładziciela! Za zgładziciela! Dobra. Teraz tak, mamy jakby rękę startową i możemy sobie wybrać karty. Możemy odrzucić niektóre, które nam nie pasują. Jak zwykle mamy manę, jak to była w karciankach. No i zresztą zobaczycie dalej sami. Powiem wam, ta karta mi się na pewno raczej nie przyda. Czwórkę sobie może zostawię. Bo ten gangplank wydaje się dość sympatyczny. Jeszcze z tego względu, że ja nie zaczynam, dostaję kryształ many. Przyzwij dwóch stronników z prowokacją. Okej. I teraz jest moja decyzja. Mogę wystawić już jakąś kartę. Ja wam powiem, wystawić dwóch z prowokacją. Dobra karta, wydaje mi się, że sam bym sobie ją kupił. Bo może specjalnie dupy nie ratuje. Ale spoko. Właśnie, o co chodzi z tą prowokacją? Prowokacja działa w ten sposób, że muszę zaatakować któregoś z nich, który ma tą tak jakby tarczę tutaj, co widzicie. No właśnie, to jest Mage, on mnie właśnie załatwił, że tak się wyrażę. Ja jako szaman mam specjalną umiejętność, to jest przyzywanie totemu. Totemy są niektóre fajne, niektóre są do dupy. Ten jest akurat uzdrawiający, czyli całkiem useful, czyli użyteczny. O, a tutaj mamy takie poboczne rzeczy, tu zobaczcie, na przykład możemy sobie ognisko rozpalić tutaj. Fire! Raczej drugi gracz chyba tego nie widzi, ale pewności nigdy nie ma. O! Powiem wam, że ten mage całkiem widocznie ogarnia. Przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. Bo do dupy też jest to, że nie ma nikogo z prowokacją. Z prowokacją dopiero będę mieć od czwartego, to jest nasz GP. Ale z tego względu, że mamy przyczajoną panterę, ona jest w ukryciu, więc teoretycznie nie mogą mnie uderzyć. Ale pamiętajcie, to tylko teoria. Dobra, więc jak ja to widzę? Widzę to przede wszystkim w ten sposób, że potrzebujemy kogoś z prowokacją. Ja się nauczyłem grać tak, że po prostu bazuję na prowokacji. Znaczy, generalnie na tym ta gra polega. Szczerze mówiąc, gram wczoraj. Rozegrałem gdzieś, tak myślę, z 12 meczy jak nic. Tą gierkę, bo strasznie mi się spodobało. Dzisiaj to jest mój chyba trzeci, więc jeszcze się do końca nie rozgrzałem. Powiem wam, że wczoraj... kurde, nie jest dobrze. Patrzcie na niego. Znaczy, patrzcie na tą Jaina. W zasadzie to jest 2 Ergo, tak? Tak się nazywa ten ziomek. Dobra, możemy mu napisać. Well played. Well played. To jest akurat Bóg Bety, znaleziony przeze mnie, bo to jest jakby to powiedzieć. Jep.
No, mówi dobre zagranie, tak jest Dymek, a mówi well played. No, trochę coś im nie pykło. Tu na przykład mamy, zobaczcie, kryształ. O, teraz tu jest kotek. Kotełkę. Koteł. O, nie zniknął, nie mogłem kliknąć. Mamy wodę. Tak sobie myślę. No ja się lubię bawić tym otoczeniem, tak. Bawi się otoczeniem, nie gra w tą grę, nagraję. Ej! Beach please, no! Wciśnie mnie! Jezu! Co ci się dzieje? Schowaj się! Nie tym się chciałem popisać na pierwszej gierce, naprawdę. Szczerze mówiąc, ostatnio przegrałem taką grę, że myślałem, że już będzie lightowo do wygrania. Ziomek miał gdzieś chyba 9 HP, ja miałem full i po prostu doczysto mi takimi kartami, że mi niszczyły wszystko. No ja nie wiem, co to jest. O, patrzcie, zadaję 7 obrażeń. Właśnie takimi kartami mnie ostatnio koleś ścisnął. Jest po prostu przesrane, jak ktoś dysponuje taką talią. No i w tym momencie praktycznie to jest GG, bo ja nie mam żadnego z prowokacją, ale myślę, jak jeszcze przedłużyć swoje męki. Możemy użyć teraz dodatkową manę i użyjemy tej karty, żeby coś go chociaż hitnąć. Okej, dobra. Znaczy, wiecie co, ja myślę, że serio Sercona będą... O Boże, znowu coś takiego. Przecież się do niego nie dobiorę, znaczy do Jane się nie dobiorę. Weź tu coś zrób. Dobra. Solet. Dupa. Mam wielgach na spluwa. Mam wielgach na spluwa. But nobody cares. Oj. Oj. No tak, no. Daj mi jakieś zadanie. Ale... O nie, on jest strasznie przesrany. No i weźmy ci wypierdzieli z takimi aktywkami, no i rób se co chcesz. No, on po prostu... No, dobra. No powiem wam, że w tej rundzie niestety nie pykło. Powiem wam, że mimo wszystko dużo zależy od grającego, też dużo zależy od losu, no bądźmy szczerzy. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jeden pojedynek, myślę, jako szaman zagramy i na dzisiaj kończymy. Naprawdę, jak widzicie, gierka jest całkiem sympatyczna. Bardzo mi się podoba ten interfejs graficzny i mówię wam, gdyby nie te jakieś dziwne spadki wydajności, naprawdę byłoby 10 na 10. Bo to jest, wiecie, taka gra z serii, a jeszcze jeden meczek, nie? I tak, a jeszcze jeden meczek i potem, a kuźwa mać, o kurde, już ta godzina, a zadanie to mam. No wiecie, jak to potem będzie wyglądać mniej więcej. Znaczy, przynajmniej ja mam takie odczucie, nie wiem jak wy. Także beta, świetna gra, polecam. Jeżeli możecie, nie wiem, uczestniczyć w jakimś giveawayu, w jakimś, nie wiem, sami się możecie też zapisać do bety. Także polecam gorąco. Rexar! Rexar! Niech rozpoczną się łowy za zgładziciela! Ho, ho, ho. Na pewno nie chcę tej karty i tej na razie, bo w ogóle ich nie mam, nie użyję. Dobra. Bo bym dostał jakieś na early karty, bo... No, średniawo. Dobrze, że nie zaczynam przynajmniej. Moja tura, powiadasz, lordzie. Dobra, koniec tury. Teraz je zrobię. Mszołów. Dobra. Pyk. Provocation. Tak coś czuję, że przywitamy się z ziomkiem, nie? Witaj. Witaj, podróżniku. Jestem podróżnikiem, cudownie. O, jeb. Jak widzieliście, jak się popłoch podniósł. No.
Gryf. Wybór to było. Powybijamy szybko, popukamy szybko, co wy na to? O, wandal! Wesparto ci wandal. Motherfuckers. No jak ja tego nienawidzę. Dobra, żabciu. Muszę zaatakować tego stronnika z prowokacją. Poważnie? No tak. Tak czy strak miał prowokację, więc tak to rozwalimy. Mógłbym wystawić tego, ale zostawimy sobie jego heala, nie? To byłby to heal zmarnowany. Teraz mi gościu wsadzi jakieś kurde mać z 9 depsa. To nie jest dobrze. To jest dużo, jak na taką dość stresową mopkę. Więc poważnie mam się czego bać. Bo znowu oczywiście nie ma żadnego mopka. Skoro te akcje, no. Raczej prowokacje. No. Taki... O! Dobra, jest nasz troll. Dobra. Wrzucimy sobie jeszcze tą, się healniemy. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. No co z tego, że... No dobra, żaden z nich mnie nie one-shotuje, ale pewnie nie zniszczą. Chociaż może nie. Oho, dobra, jednak nie zniszczą. Sekret. Tak. Bardzo niedobrze, cholera. Ale mnie gościu ściśnie. Schowaj się za mnie. Kurde. No kupa w majtach, tyle wam powiem. Tu się chciałem popisać, kurde, nie wiadomo jakim skillem z Tibi, ale wyszło na to, że nie umiem w tą grę w ogóle grać. No, to jest smutne, smutne to jest. Prawo Murphy'ego. Znajdziecie te prawo Murphy'ego? O, dobre zagranie, no, fosio, no. O, spoko, 7 dipsa mi wpierdzieli, no. Coś chyba poszło nie tak. No, tak. Skończy to? Nie. Zostaje mi jeden HP. O, oh, fuck, no nie! No coś mi nie pykło. No nie. No wiecie co, to jest takie smutne. No dobra, nie szkodzi. Powiem wam tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Fajna też jeszcze jedna sprawa, to tak nawiązanie do pikselowej sztuki, tak? Mimo, że w zasadzie w chwili obecnej, w której to nagrywam, minął zaledwie jeden dzień, a już dostałem kilka wiadomości prywatnych, że ktoś by chciał wystąpić. Ja się bardzo cieszę, bo w sumie jak sobie tak policzyłem, to już w sumie 5 osób się chce zapisać. Także w sumie to już wychodzi na to, że musiałbym już pomału jakiś kalendarzyk zacząć robić i kogoś pisywać. Jeżeli ktoś z was chce, to niech się szybko jeszcze zgłosi. Póki może nie od razu musi mieć pracę, bo popatrzcie, najwcześniej tak za 5 tygodni, czy za 6. Także generalnie jeszcze macie na to dużo czasu, jeżeli ktoś się chce już zaklepać w kolejce, to proszę bardzo, możecie się zaklepać. Trzymajcie się, nie puszczajcie, na razie. Mięso!